Cześć, dzień dobry. Z tej strony Jack Samurai, witam w Warcraftie 3 Reforge, albo raczej Warcraft 3 Reforge. Albo tak jak kiedyś powiedział mi kolega. Warcraft 3 Refunded. Witajcie w Warcraftie 3 Refunded Reforge. Jak zwał, tak zwał. I tak Blizzard to zwalił. Jak widzicie, gramy obecnie na wersji 1.32.1.14.604, czyli to jest ten niby patch, który próbował naprawić wszystko. No i troszkę widać poprawę, jednak animacje niestety nadal są zrąbane. I teraz pomyślałem sobie, czy nagrać wam Exodus Horde, czy od razu Plague Lordaeronu. I tak na próbę zrobiłem sobie w pogoni za wizją. Zrobimy sobie rozdział drugi, no bo dlaczego nie gram na wysokim? I powiem wam tak. Kupiłem to, bo jednak bardzo chciałem zobaczyć, jak bardzo Blizzard spieprzył sprawę, no bo jednak co innego, jeśli, jakby to powiedzieć wam, no bo co innego, jeżeli oglądasz sobie na przykład u takiego niedźwiedzia, u takiego pulchnego furbolga albo neksiosia taką grę, a co innego jak sam to zrobisz i spróbujesz. Minęły. Więc spróbujemy. Ten prorok wciąż się jeszcze nie pokazał. Chociaż w sumie, jeżeli chodzi o efekty wody, bardzo ładnie to wygląda. Chociaż to nie jest to, co widzieliśmy na Bliskonie. Ale dotarcie do nas zajmie im trochę czasu. W takim razie rozbijmy natychmiast obóz. Chcę, by po przybyciu moi wojownicy mieli zapewniony wikt i schronienie. Tak jest, wodzu. Wojowniku, czy mamy jakieś wieści od gromasza Piekłorycza? Jezus Maria, Piekłorycz. Wojennej pieśni. Nie, wodzu. Piekłorycz już od jakiegoś czasu nie daje znaku życia. Do diaska, gromaszu. Gdzie ty się podziewasz? No tak. Powiem tak, jeżeli chodzi o same modele, to migający przycisk nie jest aż tak źle z nimi. Wyglądają nawet fajnie. Kliknij go, aby dowiedzieć się więcej o zadaniach do wykonania. Poczekajcie, ja wyłączę po prostu ten samouczek, bo już mnie wkurza. Albo dobra, może po prostu zostawię. No bo to wiecie, to jest misja prologowa, to jest samouczek, także wszystko tutaj musimy zrobić. Peoni potrafią wydobywać złoto z kopalni. Kurde, ale nawet jak na orka wyglądają mięsiście. Aby rozpocząć wydobycie złota, i tak wybierz Peona i kliknij prawym przyciskiem myszy kopalnie. Ale ja wiem, co ja mam robić. Gdy Peon otrzyma polecenie wydobycia złota, zacznie automatycznie kursować między kopalnią a twoją najbliższą wielką salą. Oto kilku dodatkowych peonów. Aby zwiększyć tempo wydobycia, duchy są niespokojne. Ja wiem, że trzeba wziąć kilku naraz. Ilość złota, które posiadasz, wyświetlana jest w prawej górnej części ekranu. Gdy peoni wracają do wielkiej sali ze złotem, powiększają. Ładnie nawet ten tal wygląda. Wodzem hordy. Niby zrobili tę animację twarzy, ale jakoś to nie pasuje. Wyszkol dodatkowych peonów, by zbudowali resztę. Wybierając wielką salę, możesz zobaczyć wskaźnik postępów szkolenia w dolnej części ekranu. No to akurat raczej nie jest żadne odkrycie, wiesz? Powiem wam tak, co mi się bardzo nie podoba, sama grafika nawet jest bardzo ładna, tylko wkurza mnie ten portret. Ale tutaj jest naprawdę bardzo szczegółowy model. Dostarczają one naprawdę to wygląda ładnie, według mnie. Większej liczby jednostek. A, dobra, poczekajcie. Aby zbudować legowisko, czas robić. Teraz kliknij. Ale ja wiem o tym. Jestem wodzem hordy. Gościu, ja wiem o tym. Dobrze rozmieszczone tartaki wojenne. Nawet jak przerwę, to nie mogę nic powiedzieć. Efektywność twoich trwali. Wydaj peonowi rozkaz postawienia tartaku wojennego nieopodal miejsca wyrębu drewna. Jasna sprawa. Dobra. Peonku, mój drogi. Idź tam rób. W ogóle powiem wam tak. Same tekstury wyglądają naprawdę ładnie. Modele wyglądają ślicznie. Tylko wkurza mnie po prostu to, że wszystko, pokażę wam, wszystko tutaj, macie tutaj zrobione, ja to wszystko mam niby na full, ale patrzcie,
wszystko tutaj działa powyżej 300 klatek. I wkurza mnie to, że animacje nie są robione. Na przykład w 60. A to jest do dupy. To wygląda dość mizernie, jak sami możecie zobaczyć. Sama grafika bierzmy jest nawet ładna, tylko to też oświetlenie bym troszeczkę zmienił. W ogóle coś pokażę, zobaczymy, jak zmniejszę to oświetlenie, to będzie jakoś to lepiej wyglądało. Tak, zapisz. Gotowe! No, też trochę to lepiej wygląda, ale te portrety tak czy siak nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. Coś trzeba zrobić? Duchy są niespokojne. Nie wyglądają mi tak zbyt atrakcyjnie. Jeszcze mam kilka wywodów na temat tego, że miał być ten retcon kampanii, ale po prostu jakoś, jak to się Blizzard się nie wywiązał z umowy. Co jest bardzo nic dziwnego. Sama gra działa w ponad 200 klatkach, ale tutaj już niestety tak kolorowo nie jest. Dobra, dobra. Sorry, że ja się tak czepiam, ale no niestety, no. Będę się czepiał. O, widzicie, była znowu ścina. W starym Warcraftie akurat tak nie było. Musiałem wszystko pobrać od nowa. Pomyślałem sobie, że będę robił też kampanię co jakiś czas. Zobaczę, czy wam się to spodoba. Jak nie, no to nie będę po prostu tego robić. Odcinek powinien być tak gdzieś po południu, także możecie się spodziewać następującego Reforza. Tartak wojenny umożliwia opracowanie szeregu ulepszeń dla twoich jednostek. Wybierz go, aby zobaczyć, jakie są w tej chwili dostępne. Zobacz jeszcze tutaj. Jasnowidzenie zapewnia mi dodatkową wizję, jeśli chodzi o obserwowanie bierzmy czegokolwiek. Się do roboty. To trochę mnie many kosztuje, ale mogę zobaczyć dość duży kawałek terenu. Za honor. Dobra. Ja w ogóle sam nie pamiętam całej mapy. Same ikonki też zostały tutaj powiększone. Co bardzo. Za honor. Co wygląda naprawdę ładnie. Mogę tutaj też opracować dodatkowe pancerz. Mogę też opracować dodatkowy pancerz i zwiększenie efektywności broni. Rozpocząć szkolenie. Więc się może sobie omówimy. Zasilą szeregi twojej armii. Aby wyszkolić się pacza, najpierw wybierz koszary. Trzeba więcej złota! Coś nie trzeba tylko zrobić? Złota, trzeba więcej legowni. Trzeba więcej złota! Kontynuuj produkcję się paczy, on zrobił animację aż spełnisz wymagania misji. Punkt zborny został właśnie przypisany do twojej budowy. Jednostki z tego budynku udadzą się do niego po zakończeniu szkolenia. Aby umieścić no dobra, weź narratorską. Budowlę, w której mogą się szkolić jednostki i kliknij prawym przyciskiem myszy w miejscu, gdzie ma się znaleźć punkt. Powiem wam tak, tekstury jak najbardziej są bardzo ładnie zrobione i szczegółowo. Tylko że tak jak na przykład w StarCraftie 2, bo sobie też ostatnio w niego pogrywam, mogło to być jednak zrobione po prostu płynniej. Oczywiście fajnie, że interfejs jest zmieniony, fajnie, że tekstury są te zmienione, ale tutaj nie czuć troszeczkę tego Warcrafta. Oczywiście ładnie to wygląda, ale powiedzieli też po prostu, że miało być to zredkonowane i niestety tego nie zrobili. Co bardzo poczułem się przez to dość skrzywdzony, smutny, rozczarowany, a ja jako że recenzuję gry, no to po prostu pomyślałem sobie, że muszę pobrać sobie to i zagrać to na własnej skórze i pograłem sobie. Coś oczywiście jedną grę sieciową przegram, no bo wiadomo, nie potrafię tak dobrze grać, nie jestem aż tak wyszkolony w RTS-ach, będę musiał sobie to wszystko poprzypominać. Wiadomo. Ale tak to... Bierzmy się do roboty. Ale tak to grafika jest okej, tylko po prostu same te obietnice, że Blizzard miał po prostu zrobić tak, abyśmy my gracze mieli coś nowego do zaoferowania. Nie zrobili po prostu tego. Olali nas, zrobili nas w chuja, że tak się wyrażę, no bo jednak to jest prawda. Zrobili nas w chuja i generalnie nie jest po prostu fajnie. Niezbyt dobrze po prostu nas potraktowali. W ogóle ten portret, jak dla mnie to powinien być troszeczkę to zmieniony. Jak sami widzicie, tutaj wszystko tutaj jest rozmazane poprzez to dziwne oświetlenie oraz cieniowanie.
Tutaj już trochę to. Tutaj to. Tu już wygląda lepiej, ale na samym portrecie wygląda to dość dziwnie. W ogóle chcę coś zobaczyć. Czy ja mogę. Paski zdrowia, pokaż filtr wulgaryzmów, a po co? Pokaż poziom bohatera. Rozbudowa na pomoc, modyfikacje podgrup, przyłączanie ruchu, pokaż licznik czasu odnowienia. O. Zaznacz to opcja, by włączyć licznik czasu odnowienia zdolności. Ja się przesadzę, się zastaniam jednostki. Paski zdrowia, użyj specjalnych pasów, pokaż poziom. Pokaż normalne paski. Poziom gry. Nie, to nie to. Sterowanie. Kurde, w ogóle jest tutaj coś, żebym wyłączył te. Zdecydowany. Włącza zmiany, dźwięk otoczenia, dźwięki tła, dźwięki jednostek, odgłosy. Dźwięk grze jest odtwarzany tylko wówczas, gdy ta znajduje się. Nie, włącz podpisy. Też nie to. Nie ma tutaj czegoś, dzięki któremu. Nie ma tutaj czegoś, dzięki czemu bym na przykład wyłączyć animację 3D? Zapis po których okluzja, poziom bohatera. Nie ma. Albo ja jestem ślepy. Efekty cząsteczkowe, zaklęcia, tekstury, pełne kręcienie. Tupa, nie ma tu takiej opcji. Mech, ja myślałem, że. I w ogóle sama roślinność też w ogóle inaczej wygląda niż na blisko, nie? A oczywiście to już jest czepianie się szczegółów, a może po prostu omówię parę rzeczy związanych z tą grą. Ogólnie kierujemy tralem, czyli wodzem hordy, który został. Twoi orkowie naruszyli akt o internowaniu. Schwytaliśmy już jednego z waszych dowódców. Jeśli się natychmiast poddacie, darujemy wam życie. My was prędzej rozwalimy w drobny mak. Mówią, że pojmali jednego z naszych dowódców. Może mają na myśli Gromasza? Mam nadzieję, że nie, ale jeśli rzeczywiście schwytali piekłorycza, gorzko tego pożałują. Loktar Ogar! Dalej, moi wojownicy! Musimy przegnać ludzi! Nie ma problemu, tralu. No dobrze, więc tak, omówmy sobie pokrótce, co tu w ogóle się dzieje. Tak, Tral jest obecnym wodzem hordy, który został mianowany nim poprzez to, że ówczesny wódz hordy, czyli Ogrim Doomhammer, zginął podczas ostatniej walki, w której mieli oswobodzić ostatni przytrzymywany hord. Przez to ta cała zbroja, którą ma Tral oraz ten słynny mod, czyli Doomhammer, który należał do Ogrima, został właśnie przekazany naszemu drogiemu Tralowi i tak oto stał się ówczesnym wodzem hordy. Taka mała, krótka historia. Wiecie co, gdyby to było płynniejsze, to nawet ta animacja byłaby fajna. Te parszywe człowieczki zostały pokonane. Jeszcze nie wszystkie. Trala i resztę swoich sił nie zabije. Poszukaj tam tylko Gromasza. Wiecie, co ja bym jeszcze zrobił? Zrobiłbym jeszcze coś takiego, że troszeczkę bym zmienił szczegóły kampanii. Może trochę mapę. Jeden z twoich budynków. A tak to by było okej nawet, ale coś i tak mi nie pasuje tutaj. Wybierz peona, kliknij przycisk naprawa. Pamiętajcie, więcej się patrzy. Lewym przyciskiem myszy budynek. Pamiętajcie o jednym, więcej się patrzy, to zawsze większy wpierdziel, a im większy wpierdziel, to tym większe mamy szanse wygrać. Więc pamiętajcie, zawsze opłaca się robić więcej jednostek. Tylko tutaj nie wiem, czy zmienili ten fakt, że mogę po prostu więcej jednostek wziąć. Tak jak w StarCraftcie. Chyba nie bardzo, ale warto będzie spróbować. Więc tak powiedziałem, tak, odcinek powinien być po południu. Spróbuję wówczas zrobić jakąś w miarę porządną miniaturę. I powiem tak, jeżeli wam się spodoba ten odcinek, to mogę zrobić kampanię Reforge'a. Jak się nie, no to trudno. Po prostu napiszcie w komentarzach, napiszcie mi po prostu na Facebooku, czy po prostu byście chcieli wasze po prostu opinie na ten temat. Dawaj. Nikt nie przeżyje. Nie, ale. Ale animacje są spoko. Nadszedł twój czas. Podobam. Dobra, ale muszę przyznać, animacja się patrzy mi się bardzo podoba. No? Nie, naprawdę fajnie wygląda. Akurat się patrzy im wyszli. Wyglądają nawet spoko. Ale ja bym też chyba te animacje zwiększył do 60, bo jednak troszeczkę to nie pasuje.
Nie to, że nie pasuje, tylko po prostu jest za wolno. Ale tak to wygląda spoko. Ja bym troszeczkę jeszcze kampanię zmienił i byłoby okej. Okay. Żeby to w końcu do lore pasowało. Bierzmy się do roboty. Chyba nie mogę więcej jednostek. No, czyli jednak to akurat się nie zmienił, bo w StarCraftie możesz mieć multum jednostek. Oczywiście podgrupy można nadal robić, ale jest jedna różnica, że możesz tu mieć maksymalnie 12 jednostek w jednej grupie. Oczywiście tworzenie grup robimy pod klawisz, pod kombinacją Ctrl i 1 albo 2. Proszę bardzo, coś takiego. Dobra, niszczymy namiot. Namiot jest zniszczony. I teraz jeszcze tutaj. Nadszedł twój czas. O, szaman. Tak. Proszę bardzo. Kiedy jednocześnie teraz nasz szaman będzie mógł jednostek używać oczyszczenia. Czasem konieczne jest szybkie przełączenie się między nimi w celu rzucenia posiadanych przez nie zaklęć. Przy pomocy interfejsu możesz to robić bez konieczności osobnego wybierania każdej z jednostek. Zauważ, że zaznaczone jednostki są w dolnej części ekranu w postaci małych portretów. Ten, który jest podświetlony na żółto, należy do aktualnie wybranej podgrupy. Możesz przełączać się między podgrupami, naciskając tab lub klikając lewym przyciskiem myszy, Matko, ja nie jestem przyzwyczajony do... Spowoduje to aktywację podgrupy i wyświetlenie jej zaklęć Twoja armia tak się rozrosła, że będzie teraz pochłaniać część twoich dochodów. Sumę tę nazywamy kosztem utrzymania. Akurat wiem. Tak mówię, im większa armia, tym po prostu teraz będziemy pochłaniać o wiele więcej zasobów. Znaleźliśmy miejsce, w którym trzymają Grumasza, ale tego obszaru strzegą umocnione wieże strażnicze. Spokojnie, my damy radę. Musimy uwolnić piekło Rycza. Jeżeli chodzi o dubbing trala w polskiej wersji, nawet jest spoczy, tylko wiecie co? Zraży mi jedna rzecz. No zaraz, my musimy... A, musimy zniszczyć tę wieżę, dobra. Ja myślałem, że my po prostu musimy tam dotrzeć. A to patrzcie, jakie wspaniałe. W sumie to jest taka sama. W sumie to jest taka sama misja, tylko wiecie co? Prolog orków został o tyle zmieniony, że zostały dodane dwie nowe misje. Związane z przybyciem do nas troli. Dobra, tutaj ktoś będzie? Chyba nie. Za honor. Fajnie wyglądają te klateczki. Naprawdę mi się to podoba. Jeżeli chcielibyście więcej szczegółów na temat świata Warcrafta, to też mogę troszeczkę się wypowiedzieć na następne odcinki. Przygotuję się o wiele lepiej. No i plus jeszcze nowinki techniczne związane z niektórymi rzeczami. Może w końcu Blizzard naprawi tę animację, bo mnie już to odrobinę wkurza. Dobra. Ale tak to wygląda ładnie. Przerywniki też miały być odrestaurowane, niestety tak się nie stało. O, jest i Grom. Gromaszu, wszystko w porządku? Nie wiem, co nie mają z tym Gromaszem, nic ale... Nic nie jest, bracie. Na szczęście zranili tylko moją dumę. Chociaż świetnie, przynajmniej Grom wygląda tak jak w WoWie. Na dobre opuszczamy krainę. Ładnie nawet. W końcu za mną mam pewien pomysł. Możemy odpłynąć na okrętach ludzi. No właśnie. Doskonale. Ale będziemy musieli zaczekać na resztę hordy. O, idą. Horda już się zebrała. Fajnie to wygląda. Czekamy tylko na twoje rozkazy. Ale sami zobaczcie. Oni to niby wszystko okroili, ale animacje twarzy i ruchów były już przygotowane wcześniej. Gdyby poczekali jeszcze miesiąc i dwa, to naprawdę byłoby pięknie. Twój lud zapewni sobie. Naprawdę pięknie by to jeszcze. O wiele lepiej mogłoby to wyglądać. No ale nawet wygląda spoko. Kontynuuj grę. Dobra. Poczekaj, dobra, posłuchajcie. To by było na razie na tyle, jeśli chodzi o tę kampanię. Jeżeli będziecie chcieli, no to nie widzę przeszkód, żebym zrobił Reforge'a wam do końca. Także my widzimy się w następnych odcineczkach. Pamiętajcie, wy też zdecydujcie, czy chcecie oglądać to, czy nie. Widzimy się w następnych odcinkach. Do widzenia, moi drodzy.